Cześć, witam Was. Jakiś czas nie nagrywałem. Myślę sobie na tym trypie, na tym kursie coś ponagrywam. Bo pojechałem w trochę nowe tereny. Na północ Alberty, na północ British Columbia, aż pod Yukon. Ciężki jestem i ugrzązłem. Znaczy ugrzązłem. Stanąłem z boku, co nie? Może pokażę na przedniej kamerce. Stanąłem z boku, żeby nie blokować przejazdu. To jest 5 km takiego offroadu. No i kombinowałem jak mogłem. Łańcuchy założyłem, bo tam wymagali łańcuchy. Wziąłem taką krótkofalówkę, walkie-talkie, nie wiem, jak zwał, tak zwał. Żeby co kilometr dać znać. Bo to jest wąska droga, nie miniesz się. Trzeba po prostu, co kilometr jest taki zjazd, żeby się upewnić, że nikt nie jedzie. No ale tutaj jest takie miejsce, że no nie ma szans. Próbowałem kilka razy, naprawdę kilka razy, z 7, 8, może i nawet 9. I zawsze w tym samym miejscu wklejałem się tak, że hej, blokada osi, łańcuchy pozakładane, skrzynia przełączona na manualną, także tutaj na dwójce, trójce, na czwórce, no rozpędzałem się ile mogłem, też się mocno nie rozpędzę. Bo jest zakręt i pod górkę po tym błocie też boksuje, a trak jak on zacznie boksować, to zaraz jest ten, jak to się mówi, trakcja kontrol, co nie? Automatyczna trakcja kontrolą wtedy wyrzuca na luz i znów ławu wrzuca ten bieg. No i tutaj się topiłem. Myślę, no nic, przejdę się dla zdrowia, spacerek co zrobię. Może goś tam połapie z jakąś maszyną, która mnie pociągnie. Na pewno jakąś maszynę mają. Nawet żeby tą drogę odśnieżać, czy błoto zdrapywać. No i byłem już na 4 kilometrze. Tu jest 1 kilometr. No jechał pick-up truck, co nie? Zatrzymał się pan. Mówię, że nie ma szans. Próbowałem, robiłem wszystko, co mogłem. I ten... Mówi, to podjedziemy, zobaczymy, jak ta droga w ogóle wygląda. No i faktycznie mówił, że tutaj będą musieli przetrzeć. Przyjechaliśmy tu, zawrócił, pojechał. No i nic, no i czekam. Mówi, że za 20 minut będzie i mnie pociągnął. Ja ogólnie od marca, początek marca, nie, końcówka lutego dostałem nowego traka. Nie, kręciłem już na nim, chyba zrobiłem 35, nie więcej, 7 tysięcy. Inna rejestracja. Inny zderzak, taki bardziej masywniejszy, po prostu jest jakby wyższy, czy szerszy, wyższy. No i co? Brudny jak świnia. Chlapacz zerwałem jeden. Przy którymś razie próbowałem, bo tutaj kilka razy próbowałem, zerwałem drugi. Także chlapacze muszę naprawić. Mam je tutaj. Tu gdzie miotła, bo nie mam uchwytu. Tamty był taki uchwyt na bary, na takie okrągłe, rozpierające bary. No tutaj mam od klimatyzacji wentylator, tak, mam klimę stacjonarną. Jakiś tam plus tego traka. Ogrzewanie jest stacjonarne, tak w każdym u nas. No i te traki, co przyszły teraz nowe, to są z klimatyzacjami. Także zerwany jeden chlapacz, zerwany drugi. Tam już mi się łańcuch urwał. Podwinąłem go, bo mi stukał. Zawinąłem go tutaj z tyłu, bo on tak powinien iść. Tu go podwinąłem, bo mi tutaj walił. Mi tutaj pozagina tą blachę. Będę musiał śruby porozkręcać. Chlapacza uciąć 2-3 cm, zrobić otwory i dać go jeszcze raz. Trochę krótszy, nawet niech będzie krótszy. Tak samo tutaj. A, to już takie doświadczenie, co ja mam w tych chlapaczach. Tylko zawsze na czepach się potrafiło zerywać. Zwłaszcza jak człowiek gdzieś tam za bardzo do krawężnika dojechał. Na parkingu i se zerwał, albo naderwał. Rozciągnąłem osie, żeby mieć większy ciężar, bo jestem full załadowany. Jestem full załadowany. Nic to nie daje, nic. Może wezmę, otworzę to na czepę. Wszystko brudne, ja jestem brudny. Cały z błota w traku, tak samo. Tu jest ten jeden łańcuch. Dwa razy mi spadł. Normalnie się te haczyki, które zapinasz od wewnątrz, od zewnątrz, wyprostowały się. I się rozpina. Już go tu rzuciłem. Bo jest brudny. Chlapacz drugi już tu rzuciłem. Tam ładunki, tam są palety popiętrowane. A tu gdzie są rolki, folia w rolce pojedyncza. Ale cały przód tam jest popiętrowany. Nie wiem, chyba już widać, bo kilka na tyle jest tych rolek. Także spiętrowany ładunek. Nie wiem, ile tych palet jest.
ze 40 chyba, albo coś w tym stylu. Nawet nie patrzyłem w dokumenty, dokładnie tam powinno pisać. Także tak. Przygody. Pierwszy raz tu jestem i ostatni, ja tu już więcej nie przyjadę. Nie, nie, to nie na moje nerwy. Ja już mam dość, kurde, jeżdżenia po gnoju. Ja się już w Polsce najeździłem 8 lat w hurtowni budowlanej na HDS-ie, to ja wiem, co to jest jeżdżenie po budowach. Co ja się tam też nazakopywał, to moje. Także tak. Tylko, że na HDS-ie bynajmniej mogłem sobie łapy porozciągać i się popodnosić. Jak się zakopałem, to zawsze coś tam rzuciłem, kamienie czy jakieś bloczki. Opuściłem, wyjechałem. No ale... Tak to wygląda. Ciepło jest, plus, nie wiem, chyba z plus 8, 9, jak gdzie lepiej będzie. Wszystko się topi. Wszystko się topi. No, tutaj mam jeden hak do zaczepienia. Ten bolest to jest tylko, żeby zderzak się nie otworzył. Dodatkowe zabezpieczenie, bo on tutaj ma klamrę zamykającą w tym miejscu. No ale gdyby nie zaczasnęło się dobrze, choć zawsze sprawdzam, to tam jest ten bolec, który też trzyma. I tu jest drugie miejsce do zapięcia, także z lewej lub z prawej. Na stałe są. No i tak to wygląda. Mam tutaj zrobić dostawę i od razu wziąć ładunek powrotny, tylko że do Alberty, okolice Red Deer. A tak wygląda w traku. Taki Saigon. Nadeptane, ubrudzone. Fotel. Fotel aż kurew. To co się nawycierałem, a potem siadłem, to pobrudziłem fotel, ale go poodkurzam. Tu jest, nie jest skórzany, tylko jest z materiału, ale jest taki sam też, jest grzany, wentylowany. Podnoszony, regulowany. Identyko, tylko że nie jest obity skórą, a jakimś tam materiałem. W środku wygląda tak samo. Praktycznie może mam mniej tych zegarów, bo tutaj miałem 5 zegarów. Tu mam tylko jeden. No i ten dodatkowy od filtra powietrza, co nie? Jakiś magnes na telefon dodatkowy. Tu drugi magnes. To jest mój taki rezerwowy telefon. No i z tyłu wygląda tak samo. Identyko. Jedynie co, to mam uchwyt na telewizor, więc telewizor tu zamocowałem do tego uchwytu. No i te szafki tu u góry, tam mają takie dodatkowe wyżłobienie. Nie wiem, czy je widać. Nie chcę mi się już tam wchodzić, bo brudny jestem. I tam można coś postawić. Jest taka krawędź dosyć głęboka. I nic poza tym. Także my jesteśmy. Ja jestem. Ja sobie tu z Edmonton wstukałem. Ładunek jest z Calgary. I jesteśmy tutaj. Mniej więcej tu jest ta granica z Yukonem. Już. Tu jest Yukon. O, nie ta nitka. Tu jest Alaska. A tu jest ten narożnik. Jak dobrze widzę. Dobrze widzę. Ten narożnik. Tu jest granica, terytorium północno-zachodnie, tak jak pisze. Tu jest Yukon. A Yukon graniczy z Alaską. Ta granica jest tu o teraz widoczna. O, tu jest ta granica pionowo. Także takim skosem można polecieć i kawałek do Alaski. Tak by to wyglądało. Także taki teren, dużo bizonów na drodze jest, bardzo dużo. To mnie Darek ostrzegał, bo tędy jechał. On tutaj był w zimie, wszystko było zamarznięte, więc miał ok. Ale też było łańcuchowanie, bo jednak trochę było śniegu. Co odgarną, to odgarną, ale trzeba dać. No ale było zamrożone. Potem drugi raz jak był, to trochę zaczął deszcz padać. Nie było śniegu, ale nie było jeszcze takiej brei jak teraz jest. Może idą roztopy mocne, woda płynie. Także tak. Jedzie traczek. Ciekawe jak pojedzie, ale on jest pusty. On jest pusty. Pusty jest. Też cofa. Cofa, ciekawe. Gościu próbuje po raz kolejny. Może przejdzie.
Nie ma dociążenia żadnego, ale też stanią, też staną. No, dwie naczepy ciągnie. No, też się morduje. Lekki jest, bo nie ma loadu, tylko że dwie naczepy ma. Też takie cofanie z podwójną nie jest easy. Nie da rady. Nie da goście rady. Wkleja się, tak samo się wkleja. Tam jest za duże bagno. Jest zbyt głębokie to błoto i daje za duże opory. To jest challenge. Jazda po takim gnoju. Musi się to bardziej wyprostować szybciej. A też jak mocno kołami skręcisz, to te koła nie sterują już po prostu, one orają. Blokady ma pozałączane, bo widzę, że mu koła kręcą wszystkie. Ale łańcuchów nie zakładał. Nie chce się, ja wiem. Ja założyłem, żeby nie było potem, że gdzieś utknę i będę to w błocie robił. No ale to nie dało. Nie dało żadnych szans. Nawet z łańcuchami. Nie, gościu chyba będzie czekał, aż przyjedzie maszyna i tutaj zrobi porządek. Przedrapie te błoto i wtedy będzie lepiej. Do tyłu nie ma problemu, bo jest z górki. Jechał jeden z przeciwka, z góry zjeżdżał, jakaś cysterna była, pojedyncza. On przejechał, no ale on z góry jechał. I też był na takich bardzo szerokich oponach przednich, sterujących. Także prawdopodobnie miał traka z załączanym przednim napędem. Bo te opony miał tak szerokie, jak u mnie drivingowe, te pędne, super single. Taki typowo nabudowy trak na szerokich bardzo oponach. Sterujących. O, nie da rady. Tam łapie, w tym miejscu właśnie łapie. Jakby łańcuchy założył, to może on by się wydrapał na łańcuchach. Ale to łańcuchy się rwą w takim czymś. To za głęboko koło wpada. No, tak będzie próbował, to będzie też tą drogę mielił. O.
Nic, będzie musiał gościu poczekać. Nie da rady. Nie da rady. Teraz to on się zaczyna tutaj grzebać. Przyjedzie maszyna, to chyba jego pierwszego będzie ciągła, a mnie drugiego. No. Poddał się. Zaciągnął ręczny hamulec. Nic, czekamy. Nie ma co. Jedzie maszyna. Zgarga te błoto. No, pociągnąłem do przodu, mówię do niego, jak chce wtedy się cofnij do tyłu, ale mówisz, nie, jego już ściąga. Jego już ściąga, więc no, będzie chyba chciał, żeby go podpięło. No, zbiera błoto, zbiera. Ciągnie, łańcuch nam się urwał, ale zaczepiliśmy znowu. Z ręki kręcę, ale... Strasznie tu jest, kurde, ale mnie gniecie. Tak mnie wgniata w te bajoro, że hej. No, teraz idziemy. Dobra, wypięliśmy się i on mówi, jedź dalej sam, powinno być ok, więc jadę. Manualnie, na szóstce, siódemka, no trzeba się trochę rozpędzić. No to też taka szybka jazda z łańcuchem założonym, ale muszę go mieć, bo tam dalej różnie bywa. Dobra, odkładam ten telefon, bo to nie jazda jedną ręką, a muszę włączyć krótkofalówkę. Kontrolować, czy też nie idzie sprzeciwka. Odezwę się na miejscu, jak dojadę. No, takim katem jest wala. Trochę kiepsko, bo on duży jest. Ze skąta musi wjeżdżać. No, ale już zabrał 3 palety, jeszcze 3 z rolkami, a potem już podwójne z papierowymi torbami. I tu będzie mi ładował 15 palet. Ładunek koło Reddy. Nie wiem, z czym te palety będą, czy takie czarne palety z jakimiś workami. Nie wiem, co to jest. A, gościu wziął forklifta. Lepiej coś widzi. No, 2 pasy dostawię. Jeden schowam. Zamontowałem uchwyt. Ponagrywam teraz troszkę na powrocie tą drogę, bo tak z ręką jedną na kierownicy, a drugą telefon to się źle jedzie, zwłaszcza po takim dziadostwie. No, tak troszkę z boku jestem, ale nie chcę go przekręcać, bo w ten uchwyt się już coraz bardziej zmęczony jest. Czym bardziej go będę wykręcał, tym wiem, gdzie o większe luzy i się będzie troszkę tutaj trząs na dziurach, ale zobaczymy, może będzie dobrze. I tak będę nagrywał z przodu przednią kamerą. To zamiatałem na czepę. No ale jest zakurzona. Tu są diabelki. Damy na tył. No i tak będzie mnie zaraz ładował. To mi na wywozi błota. I ona i tak będzie cała zakurzona. Płytę ściągnął, ja nie wiem czemu ją ściągnął. Byłem w biurze. Gość mówi, że mnie zaraz będzie ładował, tylko musi załadować tamtego, co miał właśnie 2 flatbety.